Cześć. W tej krótkiej instrukcji opowiem, jak korzystać ze strony, która powstała, by pomagać Ukrainkom i Ukraińcom poszkodowanym w wyniku trwającej w ich kraju wojny. Mowa oczywiście o Mapuj Pomoc, wygodnej bazie umożliwiającej uchodźcom szybkie znalezienie wsparcia na terenie Polski i Ukrainy. Ja nazywam się Monika Miłowska i jestem współzałożycielką Fundacji Culture Lab, dzięki której istnieje Mapuj Pomoc. Czym jest Mapuj Pomoc? To rzetelna baza umożliwiająca łatwe znalezienie miejsc, w których uchodźcy z Ukrainy mogą otrzymać bezpłatne wsparcie w różnych formach. Mapujemy organizacje pozarządowe i instytucje publiczne udzielające pomocy. Dotychczas dotarliśmy do 1600 punktów w dwóch krajach. Mapa jest dostępna dla każdego, kto szuka informacji. Korzystają z niej uchodźcy i osoby, które pomagają. Jak korzystać z bazy Mapuj Pomoc? Na interfejsie strony widoczne są dwa punkty wyboru. Jestem uchodźcą oraz jestem organizacją. Kliknięcie we właściwy przycisk określa perspektywę użytkownika. Teraz można przeszukiwać bazę. Możemy to robić zarówno manualnie, po prostu przybliżając interesujący nas region na mapie. Łatwiej jest jednak wpisać obszar działania. Do wyboru mamy kraje Polskę i Ukrainę i poszczególne województwa czy obwody. Obok możemy wpisać miejscowość. Gdy określimy interesujący nas obszar, mapa zawęzi się do znajdujących się tam punktów. Pomocne w wyszukiwaniu są też kategorie pomocy. Widać je na pasku znajdującym się nad mapą. Po kliknięciu na daną kategorię, np. nocleg lub mieszkania albo wsparcie psychologiczne, wyświetlają nam się podkategorie. Po wybraniu podkategorii zatwierdzamy wybór przyciskiem Dalej. Jednocześnie możliwy jest wybór wielu kategorii. Znalezione punkty wyświetlają się na mapie obok w kafelkach. Po kliknięciu w konkretny punkt zostaniemy przekierowani na profil danej organizacji. Znajdziemy na nim m.in. kontakty oraz informacje o rodzaju wsparcia. Punkt pomocy można wygodnie udostępniać w kanałach społecznościowych albo wyznaczyć trasę, która do niego poprowadzi. Szukać możemy po konkretnych placówkach lub po nazwie projektu, jeśli znamy ich nazwę. Dane możemy też filtrować, na przykład poprzez wskazanie, czy szukamy placówki stacjonarnej czy online, albo po rodzaju placówki. Wyróżniać może także grupy wrażliwe, takie jak osoby starsze, społeczność LGBT+, osoby z niepełnosprawnościami czy uchodźcy spoza Ukrainy. Interaktywna mapa to główny cel istnienia Mapuj Pomoc, na stronie jednak dzieje się o wiele więcej. Aktualności. Zakładka aktualności kierowana jest osobno do organizacji i do uchodźców. Po wejściu na panel aktualności należy upewnić się, czy mamy przed sobą newsy kierowane do organizacji, czy te do uchodźców. Wyboru można dokonać w lewym górnym rogu strony. W prawym górnym rogu widnieją przyciski Zaloguj się i Dodaj punkt. Po kliknięciu w każdy z nich zostaniemy przeniesieni do strony logowania. Należy wypełnić dane konieczne do rejestracji i ponownie kliknąć Zarejestruj się. Na ponadny adres e-mail przyjdzie link aktywacyjny. Po aktywacji konta i zalogowaniu się otrzymujemy profil. Pozwala to na dodawanie własnego punktu pomocowego, tworzenie dostosowanych do swoich potrzeb list i dodawanie innych organizacji do ulubionych. Tworzenie list ulubione. Na swoim profilu można tworzyć listy punktów pomocowych. Mogą to być na przykład organizacje z danego miasta świadczące konkretny rodzaj wsparcia. Klikamy Utwórz nową listę. Liście możemy nadać dowolną nazwę, na przykład Pomoc prawna w Kielce. Po kliknięciu w nowo utworzoną listę dodajemy do niej punkty. Strona przekieruje automatycznie do widoku mapy. Tam, za pomocą filtrów i kategorii, wyszukujemy punkty pomocowe. Należy je zaznaczyć, a następnie kliknąć Zapisz na liście i wybrać listę. Podobnie tworzy się listy ulubionych punktów, z tą różnicą, że zamiast kwadrata należy kliknąć serduszko na profilu organizacji. Listy można wygodnie pobierać i drukować. Co ciekawe, opcje dostosowane są także dla niezalogowanych użytkowników strony. Dodawanie komentarzy. Zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze na temat innych organizacji.
Komentarze dodaje się przy wejściu na profil danego punktu, na dole, po prawej stronie, pod mapą. Zachęcamy, by dzielić się spostrzeżeniami. Ułatwiają aktualizację informacji o punktach na mapie. To Wy jesteście ekspertami w swoich miejscu. Dodawanie współpracowników. Każdy współpracownik może mieć swoje osobne konto na profilu organizacji. Ułatwia to edytowanie i aktualizowanie informacji o prowadzonych projektach. Jak dodać kolejną osobę do profilu? Klikamy w Dodaj współpracownika. Po uzupełnieniu danych wybrana osoba dostanie maila z prośbą o potwierdzenie konta. Kiedy aktywuje konto, może wygodnie korzystać z profilu. Współpracownik będzie mógł edytować dodane punkty oraz zapisywać własne listy. Dodawanie punktu na mapę. Niezależnie od tego, czy z profilu korzysta jedna osoba, czy cały zespół, jedną z najważniejszych funkcji jest dodawanie punktu. Mogą to zrobić placówki, organizacje czy twórcy projektu, których działania skierowane są do osób uchodźczych z Ukrainy. Do tego służy przycisk Dodaj punkt w prawym górnym rogu. Aby punkt pojawił się na Mapuj Pomoc, po wejściu do panelu Dodaj punkty należy uzupełnić informacje o rodzaju wsparcia. Dodać nazwę, adres, miejsce na mapie, dane kontaktowe i sposób prowadzenia działań. Ważne jest wskazanie grupy wiekowej, do której kierujemy działania. Należy też określić język, w jakim oferowana jest pomoc. Jeśli organizacja udziela wsparcia konkretnym grupom wrażliwym, również trzeba to opisać. Przy zaznaczaniu punktów występujących jako podkategoria i samodzielna kategoria wybieramy oba punkty na liście. Na przykład kategoria informacja, podkategoria praca oraz kategoria praca. Dzięki temu innym łatwiej będzie znaleźć nasz punkt. Zaznaczamy wszystkie kategorie pomocy adekwatnie do prowadzonych działań. W ostatniej części formularza należy przetłumaczyć tekst na angielski i ukraiński. Można to zrobić za pomocą darmowych translatorów, np. Google czy deepl.pl. Dodane punkty można zobaczyć i edytować w zakładce Moje konto, Moje punkty. Napisz do nas. Ten instruktaż miał pokazać Wam, jak wykorzystać Mapuj Pomoc w praktyce, a tym samym jak przyczynić się do poprawy sytuacji uchodźców z Ukrainy w Polsce. Mam nadzieję, że po obejrzeniu filmu wiecie, jak działać i używać podstawowych funkcji naszej bazy. Wszystkich, którzy mają dodatkowe pytania lub po prostu chcieliby dowiedzieć się więcej o Mapuj Pomoc, zapraszam do kontaktu z naszym zespołem. Znajdziecie nas na Facebooku i Instagramie.